Powiem na samym początku o kampanii i o plakacie, który jest tutaj za moimi plecami. Ta kampania jest trójelementowa. Trzy zdigitalizowane kody QR po zeskanowaniu ich otwierały nam kolejno informacje o tym, jakie są prawa ucznia, jaki jest ich katalog i co może uczeń żądać od swojej szkoły. Są to na przykład prawa do uczestnictwa w konkursie, do wolnej myśli, czy do innych, na przykład socjalnych w zakresie szkoły podstawowej. Dalej środkowy kod QR pokazywał nam link do ankiety. Tą ankietę mam tutaj przy sobie i zaraz ją omówię. Trzeci zaś kod QR, zeskanowanie jego otwierało nam organ interwencyjny, czyli telefon zaufania Biura Rzecznika Praw Dziecka, jeżeli ktoś miał problem i jego prawa były nieprzestrzegane. Liceum Marii Konopnickiej w Włocławku w tym rankingu uklasowało się najlepiej. To jest to drugie najlepsze liceum z perspektywy województwa. Pierwszym było Liceum Kasprowicza i mamy jeszcze trzy inne nagrodzone placówki oświatowe, dlatego że najlepiej, bo ponad 70% pozytywnych opinii na temat właśnie respektowania pełni praw i 90% mamy opinii na temat tego, że młodzi ludzie znają swoje prawa. I to Liceum Marii Konopnickiej, po pierwsze, najwięcej odpowiedzi uzyskaliśmy z tego liceum i są one najbardziej miarodajne i wypadło liceum najlepiej. Jeśli zaś chodzi o konsekwencje tej ankiety, która bardzo dobrze wypadła w LMK, to mamy dzisiaj wręczenie certyfikatu Bezpieczna Szkoła, który jest potwierdzeniem tego, że Liceum w Marii Konopnickiej we Włocławku wzorowo realizuje prawa ucznia. Dzisiaj też w imieniu pani przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego możemy wręczyć ten certyfikat. Pani przewodnicząca niestety nie mogła dzisiaj być. I na ręce też pani prezydent i pani dyrektor możemy te certyfikaty wręczyć. I bardzo się cieszę, że jest tej pierwszej piątej szkół przestrzegających prawa ucznia, jedyne we Włocławku, ale to nie znaczy, proszę Państwa, że jest długo, długo nic i są kolejne szkoły. Myślę, że we wszystkich szkołach ten proces demokratyczny, bo to jest proces demokratyczny i proces partycypacyjny jest realizowany. Jeżeli dbamy o obywateli naszych, o mieszkańców, to też na każdym etapie edukacji. I bardzo się cieszę, że mogę ten certyfikat Bezpieczna Szkoła wręczyć na ręce pani dyrektor i tutaj przewodniczącej samorządu uczniowskiego dla całej społeczności szkoły. To jest zaszczyt, że mogę to zrobić, że to jesteście właśnie wy. I gratuluję naprawdę, bo to jest rzeczywiście ważne działanie takiego budowania społeczeństwa obywatelskiego. Musimy być, myślę, że na etapie szkoły, tak, każdego etapu, czy przedszkole, szkoła podstawowa, czy szkoła ponadpodstawowa. Też jako nauczyciele, jako osoby dorosłe musimy być wiarygodni i wspierać młodych ludzi w jakichkolwiek działaniach takich demokratycznych, partycypacyjnych. I myślę, że ten certyfikat i ta cała akcja realizowana w naszym województwie no są też dowodem na to, że jest odzew ze strony szkoły, że społeczność szkolna potrafi się zintegrować i mieć świadomość swoich praw, ale też także wiedzieć, jak z tych praw korzystać. Gratuluję serdecznie. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Naprawdę bardzo się cieszę. Jesteśmy bardzo dumni i wzruszeni. Gratuluję wszystkiego dobrego. Proszę ja to bardzo. Może w twoje ręce, Julia. Ponieważ bardzo się cieszę, że jestem w ogóle tutaj z Państwem. Myślę, że nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że moje kilkadziesiąt lat pracy na rzecz edukacji w różnych miejscach w Polsce świadczy o tym, że dzisiaj naprawdę napawa mnie duma, że jedna ze szkół włocławskich potrafi w swoich uczniach wzbudzić inicjatywę społeczną, że są aktywnymi nie tylko uczniami, ale są aktywnymi członkami społeczności lokalnej, bo bardzo nam zależy, aby młodzież liceów, szkół włocławskich rzeczywiście budowała współczesne miasto, miasto obywatelskie, że ważne są prawa i o tym mówimy, ale ważne jest, że młodzież ma chęć
podjąć taką inicjatywę, żeby mówić o swojej szkole. To jest bardzo, bardzo ważne. Dziękujemy Jakubowi za tę inicjatywę. Pani przewodnicząca, myślę, że tutaj trochę takich kuluarów Państwu powiem, dzwoniła do mnie i mówi, bo przyszedł taki młody człowiek i z taką inicjatywą, czy warto? Ja mówię, warto. Warto i bardzo się cieszę, że jedno z liceów włocławskich jest w sztandarowej grupie tych, którzy są aktywni i pani dyrektor gratuluje, że ma radę nauczycieli takich, którzy wzbudzają to poczucie aktywności obywatelskiej.